Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Po dłuższym czasie gościmy ponownie na WG Kosakowo i trafiliśmy akurat na dzień, gdzie się odbywa koszowanie na ostatni lot finałowy na tym gołębniku. Jest to lot, który odbędzie się jutro, to jest w piątek, 6 września. Natomiast dzisiaj, 5 września, mamy koszowanie. Koszowanie się dosłownie chwilę temu rozpoczęło. Tam chyba macie już około 15-20 gołębi, tak? Tutaj, aha, przedstawimy może tutaj kolega Puzdrowski i kolega... Machola. I kolega... Patrz, się nie odzywa. Maciej Włudzik, to poznają wszyscy. Organizator tego gołębnika, oni tutaj koszują, koledzy. Tych gołębi tutaj będziemy mieli chyba 300 kilkanaście, tak? 300 kilka. Kilka, 300 kilka. Obserwowaliśmy rywalizację na stronie internetowej, także wiemy, jaka ilość jest. Przy okazji możemy tak już, bo Maciek wiadomo, będzie miał teraz stres duży, ale coś i tak nam powie o tym tutaj, jak tu przygotowania są, jak te goloty odbywały się, co mu największy stres przynosiło. Dobra, to będziemy o tym rozmawiać. Popatrzmy jeszcze tak, pogodę mamy dzisiaj ładną. Jutro będzie ten lot na dystansie... 400, są dwie miejscowości, zaraz wam powiem. Dobra, to będziemy się za chwilę dopytywać. Niech ten kosz jeden wstawią. No to możemy teraz się tutaj więcej dowiedzieć o tym, co tutaj będzie się jutro odbywało i jak też wyglądała wcześniej tutaj rywalizacja lotów. Ile miałeś, Maciek, tych tutaj wszystkich zorganizowanych konkursowych? Ósmy lot konkursowy. Treningów było dużo więcej, oczywiście, to widzieliśmy. Było więcej, też nie wiem, w granicach 7 chyba. To jest 8 lot konkursowy. Jutro jadą dwie miejscowości, to jeszcze muszę ustalić z kierowcą, jak mu tam lepiej z trasą będzie. Bo miejscowości są oddalone obydwie w granicach 410, 405, 10 km linii prostej. To są w Niemczech oczywiście tak, miejscowości. Lubburg lub Waren. Z tym, że no Waren ma no, w granicach 70 km krótszą trasę i zobaczymy, jak mu tam wszystko po drodze pójdzie. Czyli wybierze jedno z tych dwóch miejsc. Znaczy, jak to rozumiem? Bo mówi, że 410 km obydwa, a 70 km krótsze. Po prostu niżej położona jest jedna z wyżej, nie? Ale w linii prostej, rozumiem. Jest 400, w granicach 410 km. Z tym, że przepraszam, tam jest też ten lot właśnie, że mogą jedna, to jest, że przez zalew będą leciały, tak? Jeżeli powiem ten Lubburg, to jest dużo wyżej, bo już jak się jedzie na Rostock i tam będzie to typowo będą musiały przejść przez zalew, nie? Mhm. Chociaż Waren, no bo Waren jest niżej, on jest na wysokości, tak jak mówię, Neubrandenburg, jak dwa lata temu lataliśmy, Neubrandenburg jest to tam w granicach 370, on jest dalej. Na 400. Czyli no mówię, jutro zobaczymy, jak trasa wszystko pójdzie, czy się nic nie stanie, no to mówię, kierowca, chciałbym, żeby pojechał tam na górę. Tak jak w zeszłym roku był Dargum, czyli to jest tam 20 parę kilometrów dalej. Czyli będziemy, no mówię, będziemy to wszystko, dzisiaj jeszcze po trasie to wszystko ustalimy. Wypuszczane mają być około godziny 7, widziałem, tak? O 7 myślę, że już będzie dobra pogoda, zobaczymy jak to wyjdzie. Na więcej gołębi zginęło na krótkich lotach i na przy oblotach niż na lotach tych dłuższych. Mówię, ostatni lot był taki troszeczkę dla mnie, a dla innych stresujący. No, gołębie poleciały bardzo szybko prędkością, to leciały pierwsze 1907, to jest 114 km na godzinę. No i niektóre się zatrzymały gdzieś dużo dalej i tak to wyszło. No niepotrzebnie tak się stało, no ale no mówię, jedne potrafiły wylądować, drugie nie. No. Tu przypomnijmy, zaczynałeś loty jaką ilością gołębi? Przyjętych było gołębi, wszystkich było przyjętych 449 chyba, a w tej chwili idzie 300 parę na finał, na pierwszy lot. W granicach 420 gołębi. Czyli nie zginęło tak dużo na tych tutaj? No w porównaniu do innych lat, no jest rok bardzo dziwny. Zresztą to widzimy też po naszym gołębniku, gdzie było 45 gołębi, zostało 16. Wczoraj jeden doszedł po 5 tygodniach i dzisiaj jeden doszedł po 5 tygodniach. Dzisiaj doszedł od Zbyszka Oleksiaka, taka późna samiczka. I wczoraj doszła samiczka od kolegi Kachlera. Krystiana, starsza samica. No mówię, no jest dziwny rok, po prostu nie mam pojęcia, co się dzieje. Te gołębie już mówię, no robiły tak, że odchodziły praktycznie nam codziennie na kilka godzin.
to je po prostu wymęczyłem. Leciały, latały, nie dość, że same latały, leciały loty oddziałowe, leciały loty ze wspólnym wyjemnikiem. Z dnia na dzień były wkładane na przykład z 225 na oddziałowy lot i jakoś lecą. No, z tym, że no mówię, no dzisiaj zadecydujemy, czy je już zakoszujemy na te 400 i skończymy latanie z nimi, bo podejrzewam, że po finale będę musiał troszeczkę odpocząć, odstresować i chyba gdzieś sobie wyjadę na parę dni i nie tak chyba do oddziału wtedy nie będę latał. To też trochę jest właśnie też stresujące, bo pogody też mamy takie, a nie inne, bardzo zmienne są. Niesamowite i to mówię, no praktycznie wszystkie loty, które się w tym roku odbywały, były albo boczny wiatr, albo były pod wiatr. Jeden lot z wiatrem zrobił zamieszanie, no i mówię, no i tak to wyszło. Mamy tutaj jakieś takie nowości, które stosowałeś przez sezon, bo wiadomo, że zawsze na takim gołębniku możemy coś sobie nowego przetestować. Chodzi mi preparaty, substancje, też wiadomo. Dwa produkty, które będą, nie wiem, czy wyjdą do sprzedaży na drugi rok z Centrum Zdrowia. Dwa preparaty ziołowe z Leśnej Doliny, ale te preparaty ja stosowałem już dużo wcześniej, już inne lata, po prostu są zrobione to preparaty według mojej, nie mojej, ale receptury, którą ja stosowałem i przywiozłem od belgijskich hodowców już bardzo, bardzo dawno temu. I to praktycznie wszystko, co tu było na tym wspólnym gołębniku podawane. Notabene chciałem powiedzieć, że takiego roku jak ten, to jeszcze nie było. Gołębie w ogóle nie chorują. Gołębie są w wyśmienitej formie. Nie miałem żadnych kłopotów z tymi gołębiami w tym sezonie. To jest, mówię, aż niewiarygodne. Po prostu... Ale też szczepiały się po przyjęciu od razu? One jak już wszystkie, całe stado było... Były zebrane? Zebrane, wtedy były zaszczepione. Były zaszczepione kolumbą zwykłą. I naprawdę nie było żadnych z nimi problemów. Powodzenia. Czekamy tutaj dalej, koledzy Rafał. Rafał poszedł łapać, jest naprawdę porządnie, szybko łapie. Widzimy. Mówię, o 6:00 kabinka będzie wyjeżdżała w trasę. Jedzie oddziałowy nasz konwojent, Darek Liński, który już ma tam wprawę, wie jak puszczać. On i tak będzie ze mną na telefonie, ja to będę musiał kontrolować. Także będziemy tutaj towarzyszyć przy koszowaniu dalej. Tutaj zapytam się jeszcze kolegów, jak co jakiegoś gołębia złapią, popatrzymy sobie na niego. Na razie teraz są, będziemy... No mówię, naprawdę są w tym roku the best. Oby tak się też sprawdziło i no przekonnie dowodnił to na finale. No mówię, potrafią się ścigać, myślę, że będzie dobry lot. No chyba, że no mówię, to jest zawsze ta loteria troszeczkę. Rok jest nieobliczalny, ale no mówię, no gołębie potrafią się ścigać. No. Także zobaczymy to wszystko jutro. Tak jest. Widzimy, koszowanie trwa. Kolega Jerzy Sołtys, dobrze mówię? Tak. Uczestnik WG nam dołączył. Patrzmy, ile mamy tych gołębi już. Tu 111. I akurat niemiecki DV918 był ostatni Dreiger Rafał Czyżewski. To Rico Weisheit oryginalny z Niemiec. Później belgijski, teraz MWG Mazury, to pewnie od Sylwka Chęcińskiego. Teraz jest jaki? 2420 Królikowski. Królikowski 072 to chyba to jest Lemborg, a Rumia to jest hodowca z Lemborka. No i taki ciemny pstry. Na olimpijskiej obrączce, to jest ciężko już rozpoznać, co to jest, ale zaraz zobaczymy. Znaczy olimpijskie, derby. 107-206. 107. Żelaźniaki. 206. Pomału, pomału do pół metka się zbliżamy. Ile masz tu gołębi? Zostało? Nie, tu uczestnika się. 6 i 6 jest? 6 tak. Było dane, 6 jest? I to jako jedna drużyna? Tak. I które miejsce zajmuje teraz drużyna? Drużyna chyba 33, ale idzie jako czwarty as. Czwarty, aha. Zobaczymy, jak sobie poradzi. To pierwszy raz uczestnik? Nie. I skąd kolega jest? No to tak dopiero pierwszy raz, tyle lat. Ten to klasyka, kurde, papieros w ustach i odczytywanie numeru, żeby oczu nie wypalił dym, nie? No, a nie mi, ja palę. Ale są nabite gołębie, które muszą lecieć. Zobaczymy, no.
tu będą lecieć, gdzieś tam po drodze wylądują, w okolicach Słupska, nie wiem czy gdzieś, tam są takie całe grudki działkowe z koszami, nie wiem gdzie to jest dokładnie. No, mandat dostałem teraz. Za co? Mandat dostałeś? 66 wjechałem i dostałem mandat. Właśnie. Za prędkość? No jedziesz. To jest jak wracałem z tego 180. O. Czyli już mamy 119, pomału idzie. Rafał łapie kolejne, tak? Roczny gołąb. Te, które podochodziły roczne, one idą. Dużo jest takich? Kilka jest. O. Kilka jest takich rocznych. Jeden dwulatek jest, który też tu doszedł na skulę. To mamy w archiwach, gdzieś to zobaczymy. To może się nawet uda zobaczyć, czy został sprzedany, czy po prostu i od kogoś uciekł, czy tutaj gdzieś był gdzie indziej. No. Idą praktycznie wszystkie. Idą te rozbite, no muszą lecieć. I te też pójdą z tego gołębnika, bo tak jak Maciek mówił, nie będzie, też pójdą, także gdzieś. Co? Te środka się przegonicie. Dobra. No i kolejny kosz będziemy za chwilę mieli już zakoszowany. Ile tam? 160 już jest gdzieś? Czyli pół metek powiedzmy mamy. To sprawdzimy. Jeden gołem, co był zakoszowany. On miał poluzowany chip, pęknięty, trzeba było skleić. O, teraz pójdziemy, zobaczymy jak Marcin wstawi je do wozu. Od razu będzie szedł już wszystko, czy nie? Idziemy z tymi? O, ostatniego. I pójdziemy zobaczyć jak wygląda wóz. Nie zmienił się chyba od tych kilku lat już. Nie. O, klatki mamy i z prawej, i z lewej strony. O. Trzeba otworzyć i łąki sobie wejdą. Tutaj już są te inne. Po 16 jest, tak? Mniej więcej? Tak jest. O, weźmiemy. O. O. No nie na wodę, Bóg zapłać. Jak to mówią, bo to... Kiedy to jest inna okazja, jak nie teraz właśnie skorzystać tutaj z gościnności kolegi i jeszcze z towarzystwa. Pomału to sobie idzie. Mamy fuksa dzisiaj, bo jest taka fajna pogoda, nie jest gorąco. Tak jest, nie ma upały. O, upały tutaj doskwierały. A ile ty masz do posiadania? O, także kolejne gołębie będą już do koszy wędrować. Tu przy okazji jeszcze powiedzmy, bo tak mamy tutaj oprócz tych nagród, które są zgodnie z regulaminem tam podane na stronie, w zakładce regulamin, mamy też nagrody ufundowane przez tutaj sponsorów gołębnika, takich przyjaciół. To między innymi jest firma dla hodowców, to są zestawy, takie kartony z różnymi artykułami, tak? Później są od firmy De Reiger nagrody, Centrum Zdrowia Gołębi i oczywiście Leśne Doliny. Leśna Dolina i jeszcze chyba będzie jedna firma, też, którą Rafał Czyżewski ma, Kondor. To zobaczymy, on tu powinien się pojawić dzisiaj czy jutro? Jutro przyjedzie, zobaczymy co tam się też w tej firmie. Tu mamy na ścianie, widzimy De Reiger. Jeden gąb, mówię, no, fajną nagrodę dostanie setny. Setny gąb dostanie nagrodę, bo jest to lot ufundowany pamięci naszego kolegi Stefana Grudowskiego, świętej pamięci. Mówię, no, super człowieka, który tutaj kilka lat lotował. Tak myślę, że Stefan by też taką nagrodę chciał ufundować i dlatego setny gołąb też dostanie bardzo. Czyli fajnie. Co to będzie za nagroda? Nie wiemy? Ja wiem. No to dobra, to powiemy jutro. Czyli taką niespodziankę będziemy mieli do zakomunikowania jutro. Tak jest. No i kończymy koszowanie, tak? Już nie ma więcej gołębi? Nie. Tam widzę boksy wszystkie już puste. Sprzątają. Tak, 2, 4, 5 jeszcze zostało. Tu mamy jednego całego białego. Czyli to był? Nie pamiętasz? MacGyver. MacGyver, czyli będzie 2, 4, 5, 6, a mamy 300 gołębi równe. Czyli te 305, 306 gołębi będzie. Och. Dobrze. Czyli za chwilkę te gołębie polecą. Kamerę damy koledze też, on sfilmuje wylot, odlot tych gołębi. Tak, po trasie będzie filmował drogę, tam gdzie jesteśmy, tam filmik z tego złapujemy. O, 144, czardybon. To jest teraz Eszem, Aszam, te nazwy. Kruk. To jest
Ten teraz kruk, czy ten Eszem to był kruk? No. Czyli mamy zakoszowanych 305 gołębi. Tak jest. Teraz to wyżymy, zamkniemy. Tutaj kolega sobie całkowicie sam radzi doskonale, widzę. Tyle lat, jak się nazywa, już tu mamy. Idziemy je za blomby założyć. Tu mamy w tym roku doskonalenie, to widzę, ta antena została tu powieszona. Nie musimy się zginać. I też na lodówce się okazywało, że sprężarka lodówki trochę ją zakłócała. Dobra, czyli to będziemy mieli koniec. Idziemy zobaczyć, tam plombowanie będzie jakieś? Za chwilę czy teraz? Teraz od razu. Ja jeszcze je praktycznie nakarmimy. To później jeszcze to sfilmujemy. I nakarmimy. Pojadą. Tam jeszcze się kamera ładuje, także troszeczkę czasu mamy. O. Także gołąbki sobie są, 16 w klatce. Tej ostatniej chyba trochę mniej, czy też było 16, Marcin? Też było tyle samo? No widzimy, też 16 było w ostatniej? Też. Tak. Coś takiego. O, dobrze. Także za chwilkę... Co, teraz plombujemy? Dobra. Aha, bo plombować można przed... Karmić można nawet po zaplombowaniu. No. Nakarmimy. Tutaj dzisiaj się odbyła też jeszcze finał na WG Mazury chyba. Tam widziałem na internecie. No nie. 38, 56, 18. To jest jedna plomba. No. I... 38, 56, 32. A skąd to są plomby tak swoją drogą? To są do kontenerów. Aha. Takie celne prawie, tak? Tak jest. Dobrze, czyli zaplombowane jest. Dobra. Dobra, to na razie dziękujemy. Sypne karmy. Także to już tego nie będziemy filmować. Także później jeszcze tylko odjazd zobaczymy, jak wygląda. Widzimy, dojadają resztki, zostały nakarmione, szybko im to idzie, mają bardzo dobre tempo, tu jeszcze dojadają, widzimy, teraz Maciek je chyba dopoi, o, widzimy, poi teraz, piją chociaż coś, piją, widzimy tu. O. Są przyzwyczajone na każdy, tam jest zasiedzenie, tam masz... To do ściągania role, tak, ty jesteś wysoki. Ja muszę skakać. O. Mi się napiją gołębie. Gołębie wsadź za siedzenie, tam są dwa rodzaje. Najpierw droga 400 ponad, czy tam 500 km przed nimi samochodem, bo to wiadomo, więcej się wyjeździ, ale w linii prostej 400. 700. 700 samochodem, o Jezu. 700 samochodem. Drogę nam tutaj kolega sfilmuje. Pokażmy tutaj kolegę, konwojent, tak? Sam będziesz jechał, nie? Nie, kolegę jeszcze zabieram z Wejherowa. Kolega się przedstawi, tu w oddziale lotuje, tak? W oddziale 059, tak. Moje imię Dariusz Bliński. W zeszłym roku byłem na finale tu Maćka w Dargunie, a w tym roku... Ale też jako konwojent? Kierowcy, no właśnie, tak. Bo tutaj nie byłeś przy locie. Przy przylocie? No niestety, byłem, no wiadomo, no siłą rzeczy. Także na bieżąco będziemy mieli relację, kolega też kamerę dostanie, także zobaczymy, jak będzie ten odlot wyglądał. Tutaj widzimy, uzupełniany jest. Czy coś jeszcze do wody dostają, czy samą wodę tylko? Nie, samą wodę. No i mamy ten moment, kiedy za sekundę samochód załadowany gołębiami odjedzie na ten lot. Ostatnie wskazówki. O, odpalił, cud, nie? Cicho, dobrze, się tłumaczy, żartuje. Powodzenia. Instrukcje wydane. No, okazało się, że jeszcze tu przed wyjazdem trzeba na kartce było napisać dokładnie nazwę miejscowości, jak tam dojechać, żeby nie było żadnych problemów. Także za chwilę samochód odjeżdża. Ty, a którą godzinę mamy teraz? Która jest godzina dokładnie odjazdu? Maciek, ty, kto ma zegarek? Maciek, która godzina jest dokładnie? 18. 18, także powodzenia. Jedzie. I na tym dzisiejszy wieczór tutaj kończymy tutaj relację i życzymy powodzenia.